Witam serdecznie z tej strony Jakobs i zapraszam do kolejnej godzinka z gry Medieval Dynasty. Biegniemy właśnie do Kostowi. Tam musimy iść do Sambora. Historia u niego sta czwarty poziom jakiś. I mamy jakieś zadania dla sąsiadów wykonać i poderwać jakąś panienkę. Zobaczymy, co uda się zrobić. Dobiegamy prawie. A kysz. Dobra, zobaczymy. Są jakieś dziewczynki. Siedzi jakaś łania, Bogna. Dzień dobry. Hello there. Romans. Wydaje się bardzo interesująca. Mogę cię o coś zapytać? Mam coś dla ciebie. No dobra, damy to. W wczorajszej nocy miałem dziwny sen. Budowałem dom, ale ktoś inny kontrolował moje ciało. Czułem się, jakby patrzył. Wielbiam twoją kuchnię, a ty co lubisz jeść najbardziej? O, udało się. Nie wiem, dlatego że jestem niezdecydowana. Po prostu jeszcze go nie próbowałam. Moja ulubiona potrawa na pewno musi być bardzo niecodzienna i egzotyczna. Dobra, jeszcze raz. Ładną mamy dziś pogodę. 5. Widzę, że słońce. Deszcz to największy wróg pięknych sukien i fryzur. No dobra. Przepraszam, potrzebuję trochę czasu, aby to przemyśleć, to co powiedziałeś wcześniej. Dobra, bywaj. Żona. Znalezienie żony jest pierwszym krokiem do zabezpieczenia wytrwania twojej dynastii. Przyszła małżonka wprowadzić cię do twojego domu i wesprzeć cię w różnych czynnościach. Pewnego dnia wyda na świat twojego dziedzica. No dobra. Ale ona tutaj będzie czy zniknie? Nie pamiętam. Chyba oni się jakoś przemieszczają. Chyba nieważne. Na razie jakieś zadania. Edwin. Nice to meet you. Mogę ci w czymś pomóc? Wiele niebezpiecznych zwierząt. Nie, dobra. Zwierząt to na razie nie będziemy zabijać. O, jest u niego. Welcome. Dobrze cię widzieć. It was nice seeing you. A, mamy wrócić do Sambora, kurde. Dobra. Gdzieś było jeszcze jedno zadanie, czy mi się przywidziało? Tak, gdzieś tutaj jeszcze było jedno. Ziemowit. Stranger, welcome. Czy mogę ci w czymś pomóc? Nie masz przy sobie jakichś nasion? Tworzę sobie mały ogród i przydałyby mi się. Kurde, no nie mam nasion żadnych. Chyba ci nie pomożemy na razie. No niedobrze, niestety. Dobra, zjemy sobie ciankę, bo już mało. Daty ważności. No nic, udało się tylko flirt zaliczyć na razie. Może w drodze powrotnej do Borowa byśmy zaszli. Tam też są jakieś dwa zadania. Jakieś łatwiejsze. By się zdało. O, biegnisz, chłopcze.
Tak, lato nastało, a my mieliśmy w lato do tego, do Alwina jeszcze iść. Kurde. Zapomniałem. To też trzeba będzie o niego zahaczyć z powrotem jakoś. Biegania, a biegania na początku to jest tragedia. Jagody są. Bierzemy trochę jagód. Dobra. To one dawają coś. 54. Coś tam dawają. Dobra, więcej picia jak jedzenia, ale pojadł troszkę. O, co tu jest? Woda. 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 Kamienna siekiera. Miód pitny. Porzucone zapasy. Utrzane wysokie buty. O, i trzy miody pitne. Elegancko. Ktoś tu se rąbał drzewo chyba. O, takie prezenty to ja lubię, no. Elegancko. Dobra. Nie z motyką. Wilcy były. Trzeba uważać na te wilki. Bo nie chciałbym... pożarty. Żeby spróbować upolować jakiegoś wilka. Tutaj też coś jest, jakieś wozy są. Kurwa, trzymać, bandyci. Ja pierdyka, mam przerąbane. I to pięciu chyba. Ale jaja. Kurde, no nie. Wszystkich naraz to nie załatwię, no nie ma szans. Ale tak pojedynczo jakby przychodzili. No chodź. Oni lecą tam. O kurde, ale mi sieknął. Nie, uciekaj. Wiem pojedynczo, a nie wszyscy naraz. Ale lipa. Kurde, no nie. Nie pokonam ich, nie masz szans. Jeden cios i zabrał mi połowę życia. Chyba ich za mocnych trochę se zrobiłem na początku. Dzidę to ja sam mogę. Wiem. W zębach podłubać. Co? Też bandyci? Łosie jeszcze są. Dziki. Czuję, że tu zginę dzisiaj. Ale dobra, tu nikogo nie ma. Tu jakiś łuk? Coś tędy? Pochodnia. No pochodnia to mi się na pewno przyda. Siekiera. Może trucizną ich otruje. To by było dobre. Weź to wszystko.
tutaj jeszcze coś mamy? Nie, to jest razem. Dobra, drewno o połowę. Szkoda, że nie ma jakiegoś łuku albo czegoś. Czał, to by mi... To bym może wtedy sobie poradził jakoś. Te łuku to nie mogę robić. Czy warto sobie postawić? To wtedy może się uda coś. Dobra, tu są łosie jeszcze. No kurde, muszę tu przejść. Wypuścisz mnie? Masakra. Aż mi się pakował. Prawie zginąłem. Dobra, ja dobrze idę w ogóle? Dobrze. Tambor, może ty mi pomożesz z tymi bandytami? Nie wiem, czy wiesz, ale tu masz kolegów obok siebie. Nie masz łuku? Co znowu? Czy przesyłka już gotowa? Tak, zapakowana, ciepła i gotowa. Ty powiedziałeś ciepła? Nie, skąd? Taki pomysł. Jestem całkiem pewien, że... Oto ona. Idź do Tutków i przekaż ją Olradowi do rąk własnych. Jak sobie życzysz. Dobra, a ty... Właśnie, a możemy... Możemy kupić łuk. Tutki. Aż tutaj są. Dobra. Co to za drzewo leży? Czyżbym to ja ściął? Dobra, to idziemy do tych tutków. Chyba. Tylko... Muszę ominąć, tutaj też dziki są. Byłem. Dobra. Idziemy, bo mam mało życia. Nie chcę tutaj zginąć. Ja się z wami tam jeszcze policzę, ale kurde, 5 aż od razu było, no. Kolejny obóz. Ale jaja. Co tu będzie? Łuk refleksyjny. Strzały. No, mówisz i masz. Proszę bardzo. Ale tylko 3 strzały są. Nie, tu jest więcej. 4, 5. Znowu pochodnia. Dobra, to my możemy powalczyć w takim razie. A odległość? Coś tu jeszcze jest. Chyba nic więcej nie ma. Patyki, patyki. Tu jeszcze coś było. Mąka. Dobra, mamy łuk, kurczę. Gdzie jest ten łuk? Refleksyjny. Damy go sobie. Te. Strzały. Gdzie są strzały? Strzały, strzały. Strzały, gdzie są? To was strzała, 4 sztuki. 4, a ich jest 5. To... Gdzie strzała?
Może ona się zniszczyła. Brązowa strzała i się zniszczyła od razu po uderzeniu w ziemię. Ale lipa. Ale żebym tu trafił. Oj, zginąłem. Ja nie wierzę. Tak, ciekawe, gdzie mnie wyrzuci. Masakra. Takie pudło. Wiem, że zginę. Kobiety nie podejmują pracy przez 2 lata macierzyństwa. Gdzie myśmy są? W Gospowi. Nie mów. Ja pierniczę. Tyle roboty na darmo. A tak można, można zapisywać grę. Czemu ja nie zapisałem gry? Kurde. Ale kaszana. Ale lipa. Dobra, już teraz będę wiedział, żeby zapisywać grę, bo przecież... Dobra, napijmy się. Jedzmy to, co mi jeść. Ciekawe, czy oni teraz też tam będą, czy nie. To ja mogłem rzucać tymi dzidami w nich. Właśnie. Zróbmy sobie jeszcze 4 dzidy. Zobaczymy. To coś da? Nie bardzo. Ej, no czemu ty nie spadasz? Gdzieś było to, tutaj kłody były, a ja ścinam. To jest tak samo, czy bandyci też będą na pewno. Dobra, weźmy tutaj. Wytwórzmy sobie jeszcze 5. Git będzie razem 10. Znaczy włócznie, nie git. Dobra. Blokowano kuchnię. Gdzie oni tu byli? Gdzieś tutaj za zakrętem. Za tą górką. To? Tam tutaj, no. Dobra. Dostał, ale nie zginął.
Kurde, uciekaj. To nie będzie łatwe. Chodź tu. Ja pierniczę. Wylił się. Oni biegają jakby się, nie wiem. Dostał prosto w twarz. Oni jakby mieli jakiś... Ale żem to przestrzelił teraz. Czy oni się wykrwawiają, czy nie? Ej, ej, ej! Oni podchodzą tutaj, teraz się wracają, czyli oni tu mają jakiś... Ten też ma włócznie. No chodź, chodźcie, 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 podnieś tą włócznię, kurde, gościu. Oni dalej nie idą jak tutaj, dotąd. A tego z dzidą to bym go raczej wolał rzucać, ale tamtych można... Ale mi zaszkadził. Dobra. Podniesiesz tą włócznię? Dobra. Dobra, jeden zginął. Jeszcze tylko czterech. Chodź tu, cwaniaku. Ten na piąchy. Coś tu mi łazi jeszcze. Dobra, przeszukaj to. Chodź. Kurde, mało brakło, by mnie trafił. O kurde, zginę. Ja nie zapisałem gry znowu. Mogę teraz? Mogłem wziąć sobie ten eliksir na życie, co był. Ale coś tu leczy. Właśnie. Czy są tu te... Hepatyk. Papka lekarska. Właśnie. Pokaż mi to teraz. Kurde, ale to...
uleczyło mnie, to trzeba tego nie wiem ile, ale trochę dużo. Dobra, włócznia, pana. Tu jeszcze mamy dwie. I co, poszli sobie siedzieć? Kawkę czy co? Chodźcie, ilu was tam jeszcze jest? Czterech, no bo jednego zabiłem tylko, no to... Ilu może być? Jeden cios i po mnie. O kurde. Czytaj grę. Ciężko to jest. Bardzo ciężkie. Chyba zmienię poziom trudności na początku, bo nie mam czym walczyć za bardzo z nimi. Dobra, zobaczmy sobie. Nie to. Kurde, ja przecież tego nie zaakceptowałem wtedy chyba. Kurde. Bandyci. Damy to na 100%, tak jak było na początku. Zatwierdź zmiany. Dobra. Bierzemy trochę tej babki lekarskiej. Kurde, ale tutaj już nie ma jej. Trochę się podleczymy może. Nie wiem, czy to się uda ich pokonać teraz. Nie bardzo. To mi tu zaś wyje. Łoś chyba. Dobra, coś tam się udało. Udało się trochę zdrowia odzyskać. Zobaczymy, jak teraz będą walczyć. Będą mieli zdrowia. Chodźcie, chłopaki. Jeszcze jedna próba. Pięciu na jednego, no to... Trochę tak nie bardzo, żeby... Wrócił się. O kurde, skończyły się dzidy. No to jeszcze lepiej. Ależ walka. No nie, drzewo mnie zabiło.
Dobra, chyba to pominę, bo kurczę, widzę, że. Nie dojdę dzisiaj tam, gdzie miałem dojść. Nie dojdę tam, gdzie miałem dojść. Odcinek będzie trwał wiecznie. Ja mam kłody. Rób tu 10 tych włóczni. Dobra. Jeszcze były jakieś. Dobra. Ostatnie podejście. Ostatnie podejście. Jak się nie uda, to spadamy stąd. Dobra, biegnij, biegnij, biegnij. Dostał wiapakę. Chodź tu. Dobra, drugi leży. Jeszcze trzech. Dobra, jeszcze dwóch. Co ty do mnie? Z pięściami? Okej, okay, udało się. Jeszcze jeden. Co tu mi tu lata zaś? Wyszedł coś cały czas. I on poszedł. Wracaj tu. Dobra, mamy to. Boż kurde. Zbieramy, co mają przy sobie. O, ten ile masz? Jabłuszka, monesto, pieczone mięso. Teraz, okej. Okay. Ten nic. Tutaj mamy jabłka. Okej, okay. Dobra. Pojechać tutaj w tym miejscu, by coś chodziło, ale nie wiem co. Co chodzi? Dobra, idziemy do tego ich obozu. D. To sobie zapiszę, bo słyszałem wilka chyba. Nie chcę znowu zginąć.
ale co oni tu mieli? A znowu. Takie buty. Drewno opałowe. Te wozy. No i co to wszystko? Nic ciekawego tu nie ma. Chyba, że ślepy jestem. Dobra, idziemy do tego Sambora w końcu. Dobra, to już my czytali, to będę dwa razy czytał. Mamy zanieść paczkę. Ale dobrze. Tutaj skończymy ten odcinek Tambora, bo kurczę, dosyć wrażeń dzisiaj. Siądziemy sobie, odpoczniemy. I ja wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i do następnego. Hej!